Prawda Śląska w sercu politycznych zmagań. Rano do miasta przyjechali przedstawiciele Platformy Obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim na czele, by udzielić poparcia Grażynie Dziedzic. To jest niesłychanie istotne, że potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy ze sobą współpracować, zarówno pomiędzy miastami, jak i regionem, bo to jest niesłychanie istotne, jeżeli chodzi o tworzenie metropolii, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych. I do tego potrzebni są dobrzy gospodarze, doświadczeni i dlatego bardzo się cieszę, że mogę wesprzeć panią prezydent. Po południu do Rudy Śląskiej przyjechał Mateusz Morawiecki. W Hucie Pokój premier podkreślał, że jest to zakład przechodzący trudną restrukturyzację, ale odbywa się ona we współpracy z załogą zakładu. Zapowiedział przy tym, że Ruda Śląska potrzebuje zmian. Cała Ruda Śląska ma, z tego co słyszałem, tylko jedną halę sportową. Wielkie miasto, 144 tysiące mieszkańców. Miasto, które powinno przyciągać nowych mieszkańców. Tworzone powinny być tutaj nowe mieszkania w systemie Mieszkanie Plus, a one na razie nie są tworzone, bo nie ma tej odpowiedniej współpracy z obecnymi władzami miasta. I podobnie programy prowadzące do czystego powietrza. Wielka dogrywka już w najbliższą niedzielę. Chociaż to bardzo dobrze ulokowany teren inwestycyjny, to najprawdopodobniej nic na nim nie powstanie, bo zamiast prawdziwej rekultywacji do ziemi trafiły tony śmieci. Lokalny dziennikarz ujawnił wyniki opinii geotechnicznej sporządzonej rok temu na działce znajdującej się przy ulicy Strzelców Bytomskich. Raport jest dość szokujący, ponieważ wynika z niego, że miejscami na tym terenie przy ulicy Strzelców Bytomskich, który jest znakomicie zlokalizowany, bo znajduje się przy autostradzie i przy drodze krajowej, znajduje się nawet do 8 metrów warstwy śmieci. Śmieci, to znaczy szmat, jakichś odpadów zanieczyszczonych chemicznie, plastików, folii. Teren przy Strzelców Bytomskich należy do miejskiej spółki bytomskiego przedsiębiorstwa komunalnego, które kilka lat temu odkupiło działkę od miasta. Teren miał zostać zrekultywowany przez utwardzenie go gruzem i ziemią. Zgody na to wydawał zarówno prezydent Bytomia, jak i marszałek. To tego drugiego miasto obwinia za zaistniałą sytuację. Kilka lat temu jako pierwszy decyzję wydał prezydent Bytomia, wydając go na 73 tysiące ton odpadów. Niewiele po nim decyzję wydał marszałek na 2 miliony 700 tysięcy odpadów, czyli znacznie więcej. Wtedy decyzja prezydenta wygasła, ponieważ decyzja marszałka również obejmowała ten teren. Teren został wypełniony i pan prezydent wydał zgodę na utwardzanie części tego terenu pod inwestycje. Wtedy okazało się, że mogły być tam nieprawidłowości, w związku z czym decyzja prezydenta została wycofana. Michał Bieda, radny opozycyjny, widzi to jednak zupełnie inaczej. To jest bezwzględnie odpowiedzialność prezydenta Bartyli. Trzeba pamiętać, że to jest miejski grunt, którym zarządzają miejskie spółki. Nic nie powinno tam trafić bez wiedzy tych spółek. Wydane zgody dotyczyły ziemi i gruzu i tylko to powinno tam trafiać. Na bramach, na ten teren powinni stać pracownicy obu spółek i powinni kontrolować to, co tam wjeżdża. Tak nie było. Można się tylko domyślać, dlaczego. Warto wspomnieć o tym, że firma, która zwoziła tam te nielegalne odpady, jest do dzisiaj reklamowana na miejskim wysypisku. Prezes BPK-u nie znalazł dziś dla nas czasu. Wiadomo jednak, że spółka za działkę zapłaciła miastu kilkanaście milionów złotych. W raporcie napisano, że na podstawie przeprowadzonych badań teren nie został właściwie zrekultywowany i nie ma możliwości, by wykorzystać go pod zabudowę. Może się więc okazać, że były to pieniądze wyrzucone w błoto. Puste krzesło i wyborcze obietnice. Przed drugą turą wyborów w Zabrzu podczas debaty w Radiu Silesia dyskutować miały Małgorzata Mańka-Szulik i Agnieszka Rupniewska. Miały, bo na debatę przyszła tylko obecna prezydent, która mówiła m.in. o zadłużeniu miasta. Myślę, że jeśli pojawiają się nowi inwestorzy, jeżeli tworzymy nowe miejsca pracy, to mamy nowe dochody do budżetu miasta. Jeśli mamy dochody do budżetu miasta, możemy myśleć o nowych wielu zadaniach. Program debaty zakładał pytania do obu kandydatek od prowadzącego, a także zgromadzonych w auli mieszkańców. Pani Agnieszka Rupniewska w jednym z portali społecznościowych zaraz po tym zaproszeniu stwierdziła, że się nie pojawi, chyba że będzie to debata ogólnodostępna dla publiczności, co stworzyliśmy, bo udostępniliśmy aulę dla 225 osób i publiczność dopisała, pod warunkiem, że będą miejsca dla osób niepełnosprawnych, które były. Po debacie Agnieszka Rupniewska zamieściła na jednym z portali społecznościowych wideo, w którym podsumowuje cały dzień. Mówiła m.in. o spotkaniu z prezydentem Gliwic, Zygmuntem Frankiewiczem. Wierzę, że nasi mieszkańcy nie będą musieli wyjeżdżać do Gliwic do pracy, a wręcz przeciwnie, że nasze miasta będą ze sobą współpracować, a mieszkańcy Zabrza będą mogli przyjeżdżać do Gliwic tak często, jak mieszkańcy Gliwic do Zabrza. Druga tura wyborów odbędzie się w najbliższą niedzielę.
tak nawet 10 razy w ciągu godziny. Tramwaje na ulicy Sobieskiego w Sosnowcu są wyjątkowo głośne. Na tyle głośne, że mieszkańcy mają dość. Od czasu ułożenia tych nowych torów, które miały być wygłuszone niby, ale no dużo głośniej po prostu. To nie jest tyle, bo teraz szyny są spawane i one po prostu mają, że tak powiem, ciągłość. To jest taki szum, taki łoskot, szum. Nie ma takiego stukania jak na łączeniu kiedyś były, tylko po prostu jest taki łomot, że jak jest okno otwarte, no to na baczność można stanąć. Chodzi o tramwaje linii numer 15. Problem pojawił się po wymianie torowiska na nowe. Kiedyś były te tramwaje wyższe, to cicho, nie słyszeliśmy w ogóle, że tramwaj jedzie. Ani w dzień, ani w nocy. A teraz słychać. W tramwajach śląskich przyznają, że coś jest na rzeczy. Nie jest to jednak wina wadliwego taboru, bo problem słychać tylko na ulicy Sobieskiego. Podstawowym działaniem było szlifowanie korekcyjne szyn na tym torowisku. To już w pewien sposób pomogło, natomiast drugim elementem, który składa się na to, że ten hałas jest większy niż wcześniej, to jest kwestia obręczy kół na wagonach typu PESA. Te obręcze, które są jeszcze w dobrym stanie i one na wydzielonym torowisku, na torowisku innego typu nie stwarzają żadnych problemów, to właśnie na tym torowisku, gdzie mamy płytę laną betonową, powodują, że no jest głośniej. Zarząd spółki zdecydował o częstszym wygładzaniu kół, aby hałas był jak najmniejszy. Jeżeli problem pozostanie, tramwaje śląskie nie wykluczają remontu całego torowiska. Policja szuka czterech mężczyzn, którzy w poniedziałek wieczorem przy ulicy Kunickiego w Rudzie Śląskiej pobili 19-latka. Stało się to przed wejściem do kamienicy, w której chłopak mieszka. Mężczyźni, którzy go pobili, mieli ubrane na głowach kominiarki z emblematami jednego z klubów piłkarskich z terenu Śląska. Nasi policjanci prowadzą takie bardzo zakrojone czynności operacyjne, aby ustalić sprawców. Przesłuchujemy świadków. Według relacji świadków, czterej poszukiwani mężczyźni mieli na sobie emblematy ruchu Chorzów. Według nieoficjalnych informacji chłopak ma pękniętą śledzionę. Po operacji jego stan się ustabilizował. Policja czeka, aż jego stan na tyle się poprawi, by można go było przesłuchać. Puszki już gotowe. 1 listopada to nie tylko okazja do odwiedzenia grobów bliskich, ale także wsparcia potrzebujących. W całym województwie odbędą się kwesty. Tak będzie m.in. w Gliwicach, gdzie wolontariusze będą zbierać pieniądze na rzecz hospicu Miłosierdzia Bożego. W tym roku akcja odbędzie się już po raz 19. Wolontariuszy będzie można spotkać tradycyjnie. Na terenie Gliwic, Knurowa, w okolicznych miejscowościach, takich jak Wilcze, Pilchowice, Sośnicowice, zbieramy na rozbudowę, która właśnie tutaj w Gliwicach trwa. W tym roku możemy pochwalić się już kolejnym i pierwszym rekordem, ponieważ mamy ponad 1000 chętnych osób, które chcą wspomóc tą inicjatywę. A jeśli ktoś będzie chciał ją wspomóc, a nie zabierze ze sobą gotówki, będzie mógł zapłacić kartą, bo wolontariusze będą mieli ze sobą terminale płatnicze. Kwest odbędzie się również na cmentarzach w Katowicach i Mysłowicach, gdzie pieniądze zbierać będą wolontariusze z Hospicjum Cordis. Obsługę będzie stanowić 54 wolontariuszy, w tym nasi starzy wolontariusze, weterani, a także młodzież szkolna z nauczycielami, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To jest dla nas ogromny zastrzyk finansowy, jak zawsze. Przeznaczamy te kwoty wszystkie, które zbieramy na działalność bieżącą, na to, co jest najbardziej potrzebne. Z kolei w Zabrzu do zbiórki przygotowani są już w Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, gdzie kwesty odbywają się już od 2000 roku. Wolontariusze będą zbierać na cele statutowe towarzystwa. Prowadzimy w Zabrzu 4 placówki całodobowego pobytu. W związku z tym potrzebujemy trochę też i środków finansowych. Kwestować będzie ponad 90 osób, w tym młodzieży 45 osób. Wybierając się na cmentarz, warto więc zabrać ze sobą choćby kilka złotych. Dla nas to nieduży wydatek, dla takich miejsc spory gest.